Cześć wszystkim, witam Was we vlogu. Jest to ostatni odcinek, w którym jak gdyby... To jest ostatni odcinek przed Team Roślina Conem, przed Team Roślina Weekiem bardziej w zasadzie. I jak widzieliście po tytule, co musicie wiedzieć przed tymi wydarzeniami. Zapraszam Was do oglądania. Okej, słuchajcie. Co musicie wiedzieć przed Team Roślina Weekiem, Team Roślina Conem? Po pierwsze, ten kanał już po nowym roku, kiedy już będziemy lecieć z contentem, tak jak zwykle, tam PVZ plusze, vlogi, może jakieś gry, PVZ road trip czy coś, no to wiele się jednak zmieni, pomimo że content nie zmieni się zbyt wiele. Wrześniowy restart tak naprawdę jest początkiem Team Roślina Conu, takim wstępem do niego, bo zmieniliśmy wreszcie raz na zawsze, znaczy mi się udało zmienić awatar, który prędko nie zostanie zmieniony na jakikolwiek inny. Banner, który wyszedł świetnie. Styl miniaturek, ten styl, ten... Ta czcionka, to wszystko jest wstęp do czegoś nowego, bo wiecie, ten kanał ma już 2 lata, ma 416 subskrypcji aktualnie i wydaje mi się, że te zmiany musiały nadejść prędzej lub później, bo przez pierwszy rok staliśmy w miejscu praktycznie, te 100 subskrypcji pierwsze to było jakieś męczarnie, zwłaszcza że przez pół roku staliśmy na tych 30-20 subskrypcjach i nic się tutaj, wiecie, lekki wzrost był po tym, jak były takie zmiany zrobione, że wiecie, pamiętacie, że wszedł ten kotek na awatarze, powinniście raczej chyba kojarzyć. No i te zmiany bardzo dobrze wpłynęły na kanał, ale one były zbyt małe, zbyt nienowoczesne. Wiecie, teraz kanał nadal opiera się oczywiście na 2 aplikacjach, Canva i KineMaster, ale już jednak jakiś progres, myślę, jest. No bo jednak to już nie są te same filmy na tym kanale, co były. Tylko to jest już coś innego. Dobra, słuchajcie. Po tym takim wstępie bym powiedział, co musicie wiedzieć przed tym Roślina Conem. No właśnie na przykład to, że... To może nie być tak zauważalne. Ale wiecie, kanał jest bardziej... uporządkowany, że nie ma już 10 tysięcy serii po 2 odcinki. Tak jak już jest seria, to ma powyżej 20 odcinków, załóżmy. I oczywiście zdarzają się ananasy wśród tej zasady i tak dalej, ale Team Roślina Con nie jest do końca, znaczy jest też takim okresem, gdzie wspominam co udało się zrobić przez te całe 2 lata, bo to jest jak gdyby pierwszy rozdział tego kanału, to tu cały czas się rozwijamy, tak trochę z drastycznymi momentami skoku naprzód, tak jak ten pierwszy jak gdyby restart. I teraz, we wrześniu, wrześniowy restart, czyli praktycznie to przerobienie całego kanału, uporządkowanie go, playlisty, serie, wszystko uporządkowane. No wydaje mi się, że to są takie dwie jedyne drastyczne zmiany, myślę. Po prostu... Mi się wydaje, że to jest ostatnia taka zmiana.
Znaczy wiadomo, będę się starać, żeby ulepszać ciągle dla Was kanał, robić lepsze filmy, lepszy montaż, z takim skokiem, progresem na pewno jest PVZ Plus. Tutaj montażu jest bardzo dużo, nawet w takim 4-minutowym odcinku jest tego więcej niż choćby w 4-minutowym odcinku Zielonej Przygody. Po drugie, taki tym roślina WeekCon będzie się dział co roku, tylko że każdy będzie mniejszy. W sensie ten teraz pierwszy będzie największym. I dlaczego to mówię? Bo tym roślina WeekCon mają podsumowywać w tym przypadku tego pierwszego, który jest przed nami, całe 2 lata. Natomiast drugi, trzeci, czwarty, no zobaczymy, jak prędko kanał zdechnie. Przepraszam. Ale no zobaczymy, czy kanał się utrzyma, czy może porzucę nagrywanie. To się wszystko okaże. Ale jak tym roślina kon drugi nie będzie się skupiał na tych 2 pierwszych latach. On będzie się skupiał tylko na tym, na 2023 roku. Czemu? Bo to jest podsumowanie, bo to jest, jakby to dobrze powiedzieć, rozliczenie. Bo wiecie, ja na tych tym roślinach konie mogę sobie mówić, że zrobimy, załóżmy, 100 tysięcy wyświetleń w rok. Składam tam jakieś różne obietnice, że zrobimy to, zrobimy tamto, wprowadzimy takie serie, zrobimy tyle odcinków i tak dalej. Przykład, to jest przykład. Bo Team Roślina Kon jeszcze nie jest do końca ugadany. Jeszcze mam czas. Team Roślina Week już jest zaplanowany z góry. No ale wracając. I potem na Team Roślina Konie ja otwarcie będę mówić, co się udało zrobić z tego, co Wam obiecałem, Wam widzom, a czego się nie udało. Bo wiecie, jakbym mówił tylko o tym, co się udało, to tak naprawdę to by było nie fair w stosunku do Was. Ja chciałbym być wobec Was uczciwy i wpadek było mnóstwo przez te 2 lata. Wiele wpadek, wiele porażek, wiele niepowodzeń i postaram się o nich wszystkich, je wszystkie wspomnieć na konie, tym roślina na konie, bo chcę się po prostu jakby z Wami rozliczyć. I chcę wobec Was być po prostu uczciwym i też chciałbym, żebyście byli uczciwi wobec mnie, jakkolwiek. Bo jakbym mówił tylko o tych rzeczach, co się udało, że o, no to by wyszło na to, że ja się po prostu tutaj przechwalam. Że jaki to my nie jesteśmy wspaniały kanał, za rok to my 1 000 000 subskrypcji zrobimy nie wiem jak. I też będę się starał, bo trochę mnie poniosło przez te 2 lata, że tutaj nie wiadomo jakie obietnice, że za rok to będziemy tacy, siacy, owacy, że Zielona Przygoda będzie mieć 1 000 000 odcinków. No i widzicie jak wyszło. Jak będę Wam coś obiecywać, to będę się raczej starał wszystko Wam dowieść, wszystko zrobić. Czyli nie będę składać wielkich jakichś obietnic, postanowień, tylko... Znaczy, może się zdarzyć, że będą wielkie, ale będę raczej starał się, żeby one były po prostu realne do zrobienia. Choć w małym stopniu, że może też być tak, że jak ja będę mówić o rzeczach, które się udało, to może też się tak zdarzyć, a w sumie pójdziemy tam, że ja powiem, że coś zacząłem robić. I to... Ja Wam wytłumaczę, bo potem będzie dużo pytań pewnie. Już po fakcie. To jest rzecz, jak gdyby, że ona nie jest ani zrobiona, ani niezrobiona. Tylko ona jest w trakcie. I wtedy, kiedy ja tutaj powiem, że zaczęliśmy na przykład
no dla przykładu zwiększać ilość ekologii, ochrony środowiska, tego typu rzeczy. I jakby na YouTubie i na Facebooku, na stronie Wszystko dla Środowiska, na którą Was zapraszam. I ja wtedy o niej powiem drugi raz, na drugim Team Roślina Konier, kolejnym po prostu, że to się udało lub to nadal jest w trakcie i jeszcze nie udało się tego do końca zrobić, ale no praca w re. I wtedy po prostu tak wiecie, że ja będę Was informować o rzeczach, które się robią, które się zrobiły, a których nie można zrobić. Tak myślę, będzie optymalnie. I tak powinno być, żebyśmy byli wobec siebie uczciwi. I to będzie w ogóle super wszystko. Po prostu... no wiecie, czuję się nie fair, w sensie czuję, że Was oszukałem. Dlatego ten wrześniowy restart. Dlatego Team Roślina Con i Week. Czyli rozliczanie de facto mnie. Bo wiecie, jeszcze przez ten pierwszy rok jakichś mega szalonych rzeczy to nie było, ale czuję po prostu... brak takiego jakby spokoju, bo jednak obiecałem Wam 10 czy tam 8 sezonów Zielonej Przygody. Nawet nie skończyliśmy 5. Z przyczyn chyba wszystkim znanych. Nie utrzymaliśmy się w ekipie GG z przyczyn dobrze znanych. Jakby wiecie, sytuacja ekipy GG jest taka, że to taka była to dobra współpraca. Bardzo wszyscy na tym zyskali, ale tak naprawdę posypało się. I to mocno. I to nadal się sypie. Sypie się nadal. W taki lub inny sposób. Ale ja po prostu nie chcę Was okłamywać, nie chcę Wam obiecywać, że za rok będziemy mieli 1 milion subskrypcji, bo nie będziemy mieli. Według przewidywań dobrej aplikacji, którą dużo osób jakby poleca, że jej prognozy się sprawdzają, my 1000 subskrypcji osiągniemy za 2 lata. I to mogę Wam obiecać, jeśli już. Że ja mogę powiedzieć, że za 2 lata chcemy być jako wielkość kanału, załóżmy łącznie 200-300 tysięcy wyświetleń łącznie i załóżmy 900 tysięcy subskrypcji gdzieś. I to by się trzymało prędzej kupy. Bo jakbym powiedział, że do końca 23 będzie 1000 subskrypcji, to oczywiście załóżmy, ja mogę Wam powiedzieć, że nie, będzie max 600-700 subskrypcji, bo jest ciężka sytuacja, bo szkoła średnia. Ale się okaże, że jakiś film się tak przebije, że te 1000 subskrypcji zrobimy. Ale nadal będę obiecywał Wam raczej jakieś bezpieczniejsze rzeczy, bo nie chcę po prostu Was oszukiwać, okłamywać, obiecywać rzeczy, których nigdy nie zrobię. Zielona Przygoda jest najlepszym przykładem. Pokémon Fire Rush, Plants vs. Zombies 2, 1. Ktoś w ogóle pamięta? No właśnie. Co jeszcze musicie wiedzieć? W zasadzie to, że zawsze będzie jakiś grafik. Nawet w wakacje. W wakacje będą 3-4 filmy w tygodniu, myślę. Od poniedziałku załóżmy do piątku. A weekendy bym chyba wolał zostawić dla siebie, chyba że jakiś duży projekt będzie, to wtedy wiecie.
Pracujemy ciągle, ale nie wrzucam jakichś dodatkowych, mniejszych filmów. Skupiam się, żeby projekty dobrze wypadły. I na przykład mam zamiar wam obiecać, że mam zamiar w ogóle zrobić dwa pełnometrażowe filmy z roślinek. I to z góry wiem, że się uda. I drugi sezon, 90-odcinkowy, z PVZ pluszów. Ale tutaj ten 90 odcinków, czy uda się zrobić w rok? Muszę to jeszcze, wiecie, wyliczyć trochę, bo chcemy właśnie, chciałbym też, wiecie, troszkę ekologii do kanału, coś ogarnąć. No i właśnie Minecraft, ktoś o nim pamięta. Postaram się, słuchajcie, po nowym roku jakoś w ferie chociażby może się uda jakieś odcinki z Minecrafta nagrać. Wiecie, tutaj już nie, bo w tym roku w zimową przerwę. Po pierwsze Team Roślina Week Con, a po drugie chciałbym, żeby ten con był 600. filmem na kanale, czyli żeby drugi rozdział zamknął się w 600 odcinkach. Taki jest fajny, wiecie, to tak fajnie się w sumie zbiegło, bo ja tego nie planowałem, ale jak zobaczyłem, o kurde, że ten vlog informacyjny, który teraz oglądacie i ten Team Roślina WikiCon, to się zamknie w 600 odcinkach. I fajnie. I mi się to coś takiego podoba. I oczywiście, słuchajcie, będę wykorzystywać mocno kartę społeczności. W ogóle nie ma opcji, że nie, bo to jest coś genialnego. I od teraz o części rzeczy na kanale, serie, postacie i ważne rzeczy generalnie, wy będziecie konsultowani. Nie także na Facebooku, bo na Facebooku jest tylko chyba 2-3 widzów. Tylko tu na YouTubie w karcie społeczności. Te ankiety, no teraz przecież trwają głosowania. A ja chciałam te głosowania też zrobić na YouTubie, ale w komentarzach. A teraz mamy, ja tu już mam od razu podane wszystko na tacy. Wszystkie wyniki. Zobaczymy, co zadecydujecie. Dobrze, słuchajcie. To najważniejsze rzeczy. Rozgadałem się. Ale wydaje mi się, że jesteście dobrze przygotowani na Team Roślina Con Week i oglądajcie te odcinki, bo one są takie sentymentalne strasznie, takie nostalgiczne dla mnie, bo one jeszcze nie są zrobione, ale w ten weekend nad nimi będę siadać, zwłaszcza nad filmem Pana Janusza i uderzy takim i to uderzy takim klasycznym smakiem kanału Team Roślina. Tak na pożegnanie, nieoficjalne, bo ja z YouTube'a nie odchodzę. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, weekendu i no do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.